Mamy dzisiaj wspaniałą uroczystość nadania tytułu profesora honorowego kolejnemu kawalerowi Politechniki Opolskiej. Tym razem jest to ekscelencja Chandra Bhandari, był ambasador w Polsce na Litwie. Osoba, która współpracuje z Politechniką nie w sensie technologicznym, nie w wymiarze tych dyscyplin, w wymiarze nauk humanistycznych, jogi i ajurwedy, o czym było dzisiaj powiedziane, nie religii, nie polityce, ale pewnej filozofii życia. To też jest potrzebne uczelniom technicznym. Wniosek wypłynął od dziekana Wydziału Wychowania Fizycznego Fizjoterapii, pana profesora Zbigniewa Borysiuka. Został jednogłośnie przyjęty przez Senat Politechniki Opolskiej. A dzisiaj z dumą mieliśmy tę okazję, żeby wręczyć w imieniu Senatu dyplom i szarfę profesora honorowego. I'm very pleased to receive this honorary professor's conferment. And it's a great moment for the knowledge which I share. I personally feel that in modern times, besides the normal education about the rest of the world, about the external world, we need a lot more knowledge about our internal world, how in our feelings, in our emotions, in our relationships, friendships, how can we manage them? Because our senses are only showing the external part. The inner part is of feelings, and therefore by conferring this honorary professorship to me for this knowledge, I feel people will recognize that there is something we need to engineer within, engineer our feelings. And the yoga program is a scientific way of engineering the entire thought process.